Cześć, jestem Irena. Jeśli chcesz poznać jakieś żenujące fakty na mój temat, to zapraszam. Dzisiaj będziemy robić sobie film z 50 około randomowymi faktami na mój temat. Pogadamy sobie m.in. o moim wcześniejszym kanale na YouTubie, o moim blogu, który w gimnazjum był bardzo popularny, o moim chomiku i innych, także przygotuj się na quality content. Ogólnie to ja bardzo lubię oglądać takie filmy. Wy też chcieliście, żebym taki nagrała i stwierdziłam, że w sumie czemu by się z siebie trochę nie poznać i trochę lepiej się tutaj z wami poznać. Także koniecznie napisz w komentarzach jakieś randomowe fakty na twój temat. I w ogóle to chciałam ci też z całego serducha podziękować, bo ten film jest z okazji tego, że w naszej helpikowej rodzince jest już nas 50 tysięcy osób, co jest w ogóle no tak niesamowite i tak dziękuję ci za całe twoje wsparcie, za to, że tu jesteś, to jest naprawdę no wow. Także bez przedłużania lecimy do tego bardzo, bardzo ważnego i bardzo edukacyjnego filmu. Po pierwsze, to urodziłam się 27 kwietnia 95 roku w Tychach, także zaraz mam urodziny. Po drugie, wychowywałam się w mieście oddalonym o jakąś godzinę od Krakowa. Mam 3 siostry i obecnie żadnych zwierząt. Już gdy byłam młodsza, to uwielbiałam oglądać YouTube, gdy jeszcze zupełnie nie było to modne i wszyscy się na mnie dziwnie trochę patrzyli, co ja robię. Uwielbiałam wtedy oglądać kanały beauty, bardzo lubiłam oglądać Karolinę ze stylizację i byłam jedną z pierwszych subskrybentek Ewy Red Lipstick Monster i pamiętam, że oglądałam ją praktycznie od pierwszych filmów. Gdy byłam w gimnazjum, to miałam też plan, żeby sama zostać youtuberką i bardzo chciałam zostać youtuberką beauty, szczególnie youtuberką fryzurową. Także mając kilkanaście lat, założyłam swój własny kanał na YouTube. Był to kanał fryzurowy i są tam 2 filmy nagrane kalkulatorem i zmontowane w Windows Movie Maker. Ogólnie to te filmy dalej są na YouTube i dalej możesz je zobaczyć. To są dobre filmy naprawdę, także polecam. Gdy byłam młodsza, to też uwielbiałam zajmować się włosami i od zawsze marzyły mi się loki, dlatego gdy byłam w gimnazjum, to zrobiłam sobie trwałą. Wyglądałam trochę jak baranek, ale cóż. Przez większość życia zdecydowanie nie wiedziałam, co chcę robić. Miałam masę pomysłów w głowie i zmieniały mi się one co chwilę. Chciałam być fryzjerką, chciałam być youtuberką. Oprócz dietetyki zaczynałam też 2 kierunki studiów. Studiowałam przez chwilkę technologię żywności i teoretycznie studiowałam informatykę, ale to wszystko bardzo szybko się kończyło i jednak dietetyka wygrywała. Do czasu pójścia na studia nie bardzo umiałam gotować. Pamiętam, że moją popisową potrawą była zapiekanka z ryżu, keczupu, ogórków kiszonych, mięsa mielonego i sera, także fancy. Lubię pizzę. Uwielbiam też makarony i jestem totalną makaroniarą, co zresztą trochę widać na moim kanale i na moich przepisach. Ogólnie moją ulubioną kuchnią jest kuchnia włoska. Zdecydowanie i z całego serducha jestem feministką. Bardzo denerwuje mnie to, gdy ktoś szufladkuje jakieś cechy tylko pod kątem płciowym, mówiąc, że kobiety powinny być takie, takie i takie, a mężczyźni tacy i tacy i tacy, tylko ze względu na to, że są takiej, a nie innej płci. Bardzo też lubię, gdy ktoś w stosunku do kobiet używa form żeńskich, mówiąc na przykład, że jestem dietetyczką, a nie dietetykiem. Miałam kiedyś bloga i to całkiem popularnego jak na tamte czasy, było to jakieś 10 lat temu, więc może ktoś z was w moim wieku albo starszych może go kojarzyć. Była to Emo Martynka. Z moją młodszą siostrą pisałyśmy bloga, który był swego rodzaju satyrą, takim trochę wyśmianiem takiego bardzo płytkiego i switaśnego, tak, bo tak się wtedy mówiło, podejścia do życia. W tym blogu wcielałyśmy się w postać 12-13-letniej dziewczynki, która na blogu opisywała swoje życie i przeciekawe przygody. Cały blog trzymał się w tajemnicy i tylko nasza najbliższa rodzina i przyjaciele wiedzieli, że to my. Pamiętam, że był on naprawdę całkiem popularny. Pamiętam, że przychodząc do szkoły moi znajomi potrafili albo śpiewać nasze piosenki, bo tak, nagrywałyśmy też piosenki, albo rozmawiać o naszych postach. Później po jakimś roku pisania ujawniłyśmy się, że to my i że w sumie to cały ten czas robiłyśmy sobie trochę żarty. Także było to naprawdę całkiem ciekawe przeżycie. To teraz może coś mniej żenującego, więc skończyłam szkołę muzyczną na flecie poprzecznym. Od tej pory bardzo mało co gram. Oprócz tego chodziłam też miesiąc do szkoły muzycznej na perkusję, ale trwało to bardzo krótko. Chodziłam też do szkoły muzycznej na wokal. Ogólnie to uwielbiam śpiewać, najbardziej lubię śpiewać i wydzierać się z moją młodszą siostrą. Przez większość mojego życia mieliśmy w domu kotkę, Minerwę Misiusiu, która była najfajniejszą kotką ever. Ogólnie to zdecydowanie wolę koty od psów, chociaż psy też lubię. Gdy byłam mała, to z moją młodszą siostrą chciałyśmy mieć zawsze chomika, ale nasz tata się nie zgadzał, więc pewnego dnia po prostu poszłyśmy do sklepu zoologicznego i kupiłyśmy chomika, a gdy tata przyszedł z pracy, to w sumie już nie miał co z tym zrobić. Pamiętam też, że pewnego dnia z moją siostrą bardzo się zmartwiłyśmy, bo naszemu chomiczkowi coś wyrosło z tyłu. Poszłyśmy wtedy do weterynarza całe przerażone i on się z nas zaśmiał, że po prostu nasz chomik jest chłopcem, także
Nie boję się pająków, za to boję się ryb. Serio, na przykład wchodzenie do jeziora, gdzie są ryby, jest dla mnie mocno stresujące, chociaż z tym już walczę. I też przez to, nawet gdy jadłam mięso, nigdy nie jadłam ryb. Serio. Jedyną rybę, jaką zjadłam, to pamiętam, że kiedyś zjadłam gryza paluszka rybnego od mojej siostry, także nie mam pojęcia, jak smakuje łosoś i w ogóle żadna ryba. Praktycznie całe życie noszę okulary, bo od 3 roku życia. Pamiętam, że moje 2 pierwsze oprawki to były takie małe, słodziutkie, okrąglutkie i na początku mi się one podobały, ale później w przedszkolu i w podstawówce pamiętam, że dzieci się bardzo ze mnie śmiały z tych okularów i ich strasznie nie lubiłam i gdy w końcu rodzice kupili mi kwadratowe, prostokątne okulary, to byłam przeszczęśliwa i stwierdziłam, że już w życiu nie kupię sobie okrągłych okularów. Także tak. Jestem cała w kropki, jest to cecha odziedziczona po mojej mamie i co roku robi mi się coraz więcej pieprzyków z powodu słońca, dlatego zawsze w wakacje siedzę w cieniu, nasmarowana grubą warstwą kremu z filtrem. 11 z moich pieprzyków miałam też już wycinanych. Jestem aperfekcjonistką i robię rzeczy totalnie niedokładnie, ale to nie dlatego, że mam to gdzieś, tylko dlatego, że po prostu wielu rzeczy nie zauważam. Jestem też przez to niezdarą i ciągle coś tłukę. Jestem też osobą z natury nieśmiałą, ale od jakiegoś czasu staram się otwierać i ośmielać. Nie mówię, że nieśmiałość jest złą cechą, jest po prostu neutralną cechą, ale mi akurat ona trochę przeszkadzała w życiu, więc stwierdziłam, że chcę coś z tym zrobić. Jestem osobą bardzo mało asertywną i okropnie ugodową. Moi znajomi się śmieją, że gdy ktoś na mnie wpadnie albo mi coś zrobi, to i tak ja będę go przepraszać, ale totalnie z tym teraz, nad tym teraz pracuję i staram się być bardziej asertywna, także proszę trzymać kciuki. Długo w mojej głowie miałam pomysł, żeby założyć kanał kulinarny, mimo tego, że nie umiałam gotować, ale co tam. Pamiętam, że nagrałam pierwszy film na smoothie z jabłka, pietruszki i cytryny, który nagrywałam chyba pół dnia, ale nigdy nie ujrzał światła dziennego i dopiero później po jakichś 2 latach w końcu się zebrałam i zrobiłam mój pierwszy film. Obecnie uwielbiam nagrywać filmy na YouTubie, uwielbiam czytać wasze komentarze, zapoznawać się z wami, to w ogóle jest dla mnie tak niesamowite, że jest już nas tutaj tyle i że tak wam się to podoba. To jest w ogóle jakieś takie, no, totalnie, totalnie szalone i z całego serducha ci dziękuję. W ogóle to koniecznie napisz w komentarzu jakieś randomowe fakty o tobie, bardzo, bardzo chętnie je poczytam. W sumie nie wiem, czy wyszło 50 faktów o mnie, bo miałam liczyć, ale nie wyszło. Chciałam ci też przypomnieć, że obecnie jeszcze przez kilka dni jest promocja -24% na mojego e-booka z okazji moich 24 urodzin, także zachęcam cię do obczajenia. A jeśli interesuje Cię zdrowe odżywianie i chcesz zobaczyć, jak w łatwy sposób można ogarnąć zdrową dietę, bo na ogół to tym tutaj się zajmujemy, to zachęcam Cię do obczajenia mojego kanału i do subskrybowania. Jeszcze raz z całego serducha dziękuję Ci, że jesteś. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia już wkrótce.